року тисячі іноземців приїжджають до Польщі, щоб облаштуватись тут жити. Аби перебувати легально в країні на законних підставах, можна скористатися, здавалось би, найпростішим варіантом – податись на карту побиту. Але, на жаль, щоб отримати карту, іноземці змушені чекати на неї більше 3, а навіть і 5 років. Навіть після видачі рішення іноземці чекають близько 3 місяців на видачу пластика. З січня місяця цього року Нижньоселецьке воєводське управління повинно друкувати карти побиту одразу після децизії. Як виглядатиме процедура, дізнавався портал InPoland. Decyzje wydane w tym roku, czyli po 1 stycznia, będą realizowane niezwłocznie. To znaczy, że będziemy zlecać produkcję plastikowej karty pobytu zaraz po wydaniu decyzji. Nie będzie tego okresu, który wydłużał wydawanie karty, czyli wzywania strony o dokonanie opłaty i doniesienie potwierdzenia zameldowania lub oświadczenia o tym, że życzy sobie kartę bez adresu. W tej chwili przeciętnie wydawanie karty trwa około 3 miesięcy od wydania decyzji do możliwości odbioru tak zwanego plastiku przez cudzoziemca. Obecnie chcemy skrócić ten okres. Liczymy, że uda się to do około terminu 3 tygodni. Karta pobytu będzie drukowana się u Warszawie. Zajawka na jej wyготовлення w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim będzie odprawiana się od razu після видачі рішення. Відбираючи карту побиту, іноземець має пред'явити підтвердження оплати, після чого він отримає карту побиту і своє рішення. Але що робити, якщо у рішенні буде помилка? Jeżeli błąd będzie na poziomie decyzji, to po pierwsze będzie jeszcze jedna weryfikacja, ponieważ pracownik zlecający produkcję karty będzie mógł ten błąd wyłapać. Wtedy organ dokonuje korekty decyzji we własnym zakresie. Natomiast gdyby zdarzyło się tak, co liczę, że będzie absolutnym wyjątkiem, że błąd będzie w plastikowej karcie pobytu, no wtedy cudzoziemcowi przysługuje wymiana takiej karty pobytu z winy urzędu. Zastępny kierownik wydziału rozpowiedział, skільки триває процедура виготовлення карти у Варшаві. Sama procedura drukowania karty pobytu, odkąd my zlecimy to wytwórni papierów wartościowych, a do odebrania przez nas przesyłki stamtąd, trwa około 10 dni. Natomiast cała procedura obecnie bardzo się rozciąga i trwa średnio około 3 miesiące, ponieważ najpierw wzywamy stronę o dostarczenie opłaty i zaświadczenie o zameldowaniu. Obecnie nie będziemy tego robić. Liczymy więc, że będzie to znacznie krótsze. Зміни відносяться тільки до рішень, виданих у 2022 році. На сьогодні невиготовлених карт в управлінні є близько 6-7 тисяч. Natomiast kart jeszcze niewyprodukowanych do decyzji z roku 2021 zostało w tej chwili około 6-7 tysięcy, przy czym olbrzymia większość są to przypadki, gdy strona mimo wezwania nie dostarczyła dokumentów i po prostu oczekujemy na zwrot. Jeśli strona przesyła dokumenty niezwłocznie, to w tej chwili zlecamy do produkcji karty do decyzji już z połowy grudnia. Ми запитали у самих іноземців, скільки вони чекали на карту побиту та виготовлення самого пластику. I applied on December 2018 and till the moment I still didn't get the card, but I got my decision on October. And well, till now my card is not ready yet, but now I'm waiting for 3 years. Среди моїх знайомих дівчинка вже більше року чекає, вона подавала сюди во Вроцлав через почту. Я подався в листопаді 19-го року і чекав 2 роки на карту. Получили децизію в листопаді. І чекав на децизію 7 місяців. І ще за 2 місяці я ж мав карту побиту. То огульно 9 місяців є. Спеціально для каналу InPoland Каріна Гуд.